Przewodnicząca Sejmowej Komisji Kultury, Elżbieta Kruk z Prawa i Sprawiedliwości jest w naszym studiu. Rozlewa wodę. Wybaczymy. Mam nadzieję. Ojej, kapnęło raptem. Pani poseł, Jarosław Kaczyński jeszcze w Londynie. Zastanawiam się, czy on zdąży wrócić do Sejmu dzisiaj wieczorem. Ważne głosowania na wiejskiej. Może nie zdążyć, no ale... A jak to? To nie jest tak, że wszystkie ręce na pokład? Bronimy ministra środowiska? Bardzo rzadko się, wie pan, zdarza z 460 posłów, żeby była 100% obecność na głosowaniu. No ale w Sejmie jest batalia o ministra środowiska, Jana Szyszka. Zaczął pan od pytania, czego się spodziewam po panu premierze, czego się spodziewam, co usłyszę od niego, bo pan sobie zdawał sprawę, że jest to bardzo istotna kwestia, tak? Tego typu kontakty międzynarodowe. No więc jeśli nie zdąży na głosowanie, no to nie zdąży, był zajęty czymś, co jest ważne dla nas wszystkich. Pan poseł Kaczyński. Pan poseł, zwykły poseł pan Kaczyński, prezes, jak dziś słyszymy. Pan premier. Przecież był premierem. Pani przewodnicząca, no, rzeczniczka klubu PiS, Beata Mazurek, mówi, że ten wniosek o wotum nieufności dla ministra Szyszki to jest, cytuję, desperacki krok opozycji. Co desperackiego jest w tym wniosku? Ja bym tego nie nazwała desperackim. Ja bym to pewnie stąd to słowo, że opozycja nie ma pozytywnego programu. Tak? Nie ma pozytywnego programu, więc ciągle wymyśla... A czytała pani programy, dokumenty programowe, nie wiem, Platformy, Nowoczesnej czy PSL-u? Ale gdzie są te propozycje konkretne? W internecie. Ale gdzie są propozycje konkretne? Gdzie są działania? Ale czytała pani te dokumenty? Nie. Ja no to jak się nie czyta, to nie można powiedzieć, że tego tam nie ma. Ale ja mówię o działaniach. Wie pan, mówić sobie, panie redaktorze, i pisać można wiele. Ważne jest to, co się realizuje. A jak na razie nie widzę żadnego pozytywnego programu prezentowanego, proponowanego przez partie opozycyjne. A jak partie opozycyjne działania mają tylko, realizować tylko, ten program tylko negatywnie. No i co, no ale przecież są w parlamencie. Mogą zgłaszać projekty. Nie zgłaszają? Nie zgłaszają projektów. Jest pani pewna, że żadnego projektu nie zgłosiły te partie? No ja nie mówię, że żadnego, panie redaktorze, ale gdzie, no to bardzo proszę, ja się pana zapytam. No to proszę mi dać przykład pozytywnych działań Platformy albo Nowoczesnej. Chyba ta okupacja sejmowej mównicy. No, stawia mnie pani w roli tutaj adwokata opozycji, ale dobrze pani wie, że opozycja zgłasza projekty ustaw, chociażby ustawa reprywatyzacyjna, zgłoszona jesienią w Sejmie przez Platformę Obywatelską, pamięta pani? No i reprywatyzacyjna. No, mówi pan o czymś, co wyniknęła afera, że tak powiem, reprywatyzacyjna po 8 latach rządzenia tej partii. To jest rzeczywiście świetny przykład. Ustawa poprawiająca... I rządzenia nie tylko w Polsce, ale i w Warszawie. Ustawa poprawiająca ustawę przygotowaną przez PiS o wycince drzew, zgłoszona przez Platformę? No i to jest ustawa, która proponuje przywrócić brzmienie poprzedniej ustawy. Jest projekt Prawa i Sprawiedliwości. Pracujemy w Sejmie. Miały być prace na tym posiedzeniu, nie ma. Nie ma tutaj takiej możliwości. Coś oczywiście z tej dyskusji pozytywnego wyniknęło. Platforma sadzi drzewa. Ja co prawda nie wiem, kto ten wyścig wygra. Czy pani prezydent miasta Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, wycinając drzewa, czy Platforma je sadząc. Pani poseł, gdy w Sejmie posłowie dyskutowali nad tym wnioskiem razem z ministrem środowiska, przed Sejmem manifestowali między innymi leśnicy i myśliwi. Przyjechali w mundurach, żeby pokazać poparcie dla ministra Szyszki. Pracownicy demonstrujący w obronie swojego szefa. Z czymś się to pani kojarzy? No z tym mi się kojarzy mi się z tym, że dobrze ceniają swojego szefa. Politykom opozycji kojarzy się troszkę inaczej. Oni piszą w internecie tak. Im się wszystko z czymś kojarzy źle. No, każdemu się coś z czymś kojarzy. Proszę pozwolić. Piszą tak. Zbierają się przypadkowi leśnicy zwiezieni na prorządowy wiec poparcia dla szefa, ministra Szyszki. Ciekawe, czy wycieczka z noclegiem. Witamy w PRL. Albo... Pracownicy nadleśnictw byli, w cudzysłowie, zachęcani do ubrania mundurów i przyjazdu na demonstrację. I co, i pan się odmowa cieszy, panie redaktorze, z takiego obrażania tych ludzi? Przecież to jest obrażanie tych ludzi, którzy przyjechali do Sejmu. Jeśli to nie chodzi o moją radość, pani poseł, zastanawiam ale się nad tym. Ale ja to tak oceniam, że tego typu komentarze to jest zakładanie jakichś tam intencji, o których się nie wie, że takie są. To jest obrażanie ludzi. No ciągle mówimy o intencjach, tak? Opozycja mówi ciągle o intencjach. Jak można rozmawiać o intencjach? No jeśli się tak
zakłada czyjeś intencje takie, to chyba się samemu takie ma. Jeśli protestują ludzie... Bo innych się widzi tak jak siebie, prawda? Jeśli protestują ludzie zależni finansowo od osoby w obronie, której protestują, w tym przypadku ministra środowiska, nie ma tutaj dla pani żadnej dwuznaczności? Ja nie wiem, no domyślam się, że ci ludzie przyjechali, dlatego że pozytywnie oceniają pracę ministra, i postanowili go bronić. No cóż w tym złego jest? Byli tam też działacze klubów Gazety Polskiej, sympatycy rządu, bo to była demonstracja. A co, to tak tylko opozycji rządu. Można wolno protestować pod Sejmem? A czy ja powiedziałem, że nie wolno? Mam zupełnie inne pytanie. Tam jest prawie codziennie jakaś manifestacja. Jednym ludziom się podoba to, co rząd robi, innym nie mają prawo krytykować. Chciałbym mają prawo zapytać, popierać pewne działania. Chciałbym tylko zapytać o to, czy widziała pani tam tłumy przed Sejmem? A ja nie wiem, nie byłam przed Sejmem. Bo tak były zapowiadane wielka manifestacja w obronie rządu, czy za rządem, już od wielu tygodni jest zapowiadana. Nie widziałam. No tłumów nie było. No to jak nie było, to nie było. Pani przewodnicząca, to teraz pytania do członka Rady Mediów Narodowych, o które pani prosiła. Ogląda pani Wiadomości Telewizji Polskiej? Nie oglądam czasem, tak. I zastanawiam się nad tym, czy słyszy pani to, że z jednej strony premier uważa, minister obiecuje, przyznaje, prezes PiSu żartobliwie ocenia stan świadomości Schetyny, a z drugiej strony opozycja gra, atakuje, ma agresywne wypowiedzi, zaklina rzeczywistość albo ponosi klęskę. No i co? Czuje pani różnicę w języku opisu opozycji i rządu? Wie pan, panie redaktorze, wybrał pan jakieś tam określenia. Nie wiem z jakich tekstów, nie wiem o co chodzi. Z materiałów, jak ja mam się do tego odnieść, panie Polskiej. Redaktorze? Naprawdę, bądźmy poważni. Konkretne przykłady. No ale co konkretne do czego? No, wybrał mi pan kilka określeń, których nie wiem w jakim kontekście zostały zastosowane. Ja też mogę panu powybierać różne określenia z dziennika w RMF FM i zapytał pana i co pan bardzo powie, proszę to zrobić. Bardzo i co pan powie, zrobić, że powie panu, że na przykład pana kolega powiedział, że opozycja była zachwycona, tak? Pani poseł, ale ja pytam panią, członka Rady Mediów Narodowych. Ale panie redaktorze, proszę mi zapytać o konkretny materiał, a nie o wyrwane słowa, bo ja tego nie będę komentowała. O konkretny materiał. To jeśli wczoraj na przykład dziennikarz Telewizji Polskiej pytał marszałek Małgorzata Kidawę-Błońską o akcję sadzenia drzew i powiązał ją z przekopywaniem ziemi w Smoleńsku akurat, na 2 metry to w głąb. Konkretnie mi się nie podoba. To mi się akurat konkretnie rzeczywiście nie podoba. Dlaczego? No bo nie szłabym tak daleko ze skojarzeniami. Poza tym to skojarzenie nie dotyczyło pani marszałek, więc nie wiem, dlaczego się miało skojarzyć. Ale znowu powiem coś takiego, że nie rozciągnę tej oceny na ocenę tego, co jest w telewizji publicznej. Po pierwsze, może trochę tak niedobrze jest mówić w jednym medium o drugim. A po drugie, no takie błędy albo różne oceny się wszędzie zdarzają. Jedni to tak oceniają, inni inaczej. No. Program Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że może nie każdy by to źle ocenił. Mnie się to nie podobało. Pytam panią o pani opinię. No to mnie się to nie podobało. Program Prawa i Sprawiedliwości o mediach w czasie rządów Tuska. Pozytywnej ocenie rządu towarzyszył nieustanny atak na opozycję i gotowość uczestniczenia nawet w kombinacjach operacyjnych zmierzających do kompromitowania opozycji lub też osłaniania władzy w trudnych momentach. Czy może pani spojrzeć w oczy naszym słuchaczom, naszym widzom i z ręką na sercu powiedzieć, że dzisiaj to się absolutnie w telewizji polskiej nie dzieje? Tak. Tak pani uważa. Problemem wagi szczególnej są media i konieczność odbudowania w nich pluralizmu, a także nadania odpowiedniej rangi i jakości mediom publicznym. To był kolejny postulat w programie Prawa i Sprawiedliwości. Tak. Czy ten postulat udało się pani zdaniem zrealizować? Jeszcze nie. A co trzeba zrobić, żeby to się udało? Przede wszystkim mówię o tym, że o reformie systemu finansowania mediów publicznych. A jeśli chodzi o odbudowanie pluralizmu w mediach publicznych? No to uważam, że został odbudowany i same media publiczne się zmieniły w ten sposób, że mamy troszeczkę różne punkty widzenia na rynku medialnym, a nie jeden. Ale to tak znaczy, że było. Z jednej strony są jakieś media, które mają jeden punkt widzenia, a z drugiej strony media publiczne, które mają inny punkt widzenia? To jest może za daleko idące określenie, ale niewątpliwie w mediach publicznych pojawiły się punkt widzenia, którego nie było w tych mediach, mówię o dominujących mediach, tak? Bo do konkretnych przykładów się odnosząc, a propos tego pluralizmu,
Nie dalej jak wczoraj. Włączam telewizję i widzę na ekranie dyskusję dwójki publicystów w programie TVP Info. Z jednej strony przedstawiciel tygodnika Do Rzeczy, z drugiej strony przedstawiciel tygodnika W Sieci. Pełen pluralizm? Panie redaktorze, nie kontynuuję w ten sposób tej rozmowy. Jeśli pan będzie mi takie wyrwane przykłady dawał, ja mogę panu podać odwrotne. Ja uważam, że dzięki mediom publicznym dziś pojawiły się na scenie medialnej punkty widzenia, które nie miały prawa funkcjonować przez ostatnie 8 lat, bo wszystkie media były zaprzyjaźnione i mówiły to samo. Pytanie, co jest istotą misji mediów publicznych, pani poseł? Właśnie to, zagwarantowanie i pluralizmu, również pluralizmu informacji. W programie Prawa i Sprawiedliwości zapisane zostało to w ten sposób. Odnowione media publiczne będą miały obowiązek utrzymywania odpowiedniego poziomu w przekazywaniu treści dotyczących kultury, nauki i sztuki, a także prezentacji pełnego spektrum poglądów politycznych, gospodarczych i światopoglądowych. I co, teraz będzie pan oceniał poziom swoich kolegów pracujących w innym medium, nie, tak? No teraz to fajnie, będziemy rozmawiać. Pani poseł, jeśli pani już wie, jakie zadam pytanie, to gratuluję umiejętności profetycznej. Ale zajął się pan właśnie jakąś taką dziwną analizą, nieprofesjonalną zresztą innego medium, tak? Jakieś wyrwane przykłady, wyrwane słowa. No co to ma pokazać? To jest dobrane tak, żeby udowodnić pana tezę, że media publiczne są B. Pani zakłada, że jest tu jakaś teza, a ja panią pytam o opinię. To jak pan dobiera? Pan dobiera narodowych. Takie rzeczywiście obiektywnie pan dobrał te przykłady? A co to znaczy? Dlaczego pani zakłada, że nieobiektywnie? No przecież dobrze pan, panie redaktorze, wie dlaczego. No bo dobór tych słów, przykłady jakichś zdarzeń, które w każdym medium można znaleźć coś takiego, że pan mi powie, że jakiś tam redaktor kogoś coś zapytał i mnie się to nie spodoba. To w każdym medium. Pani poseł. W każdym. Pani poseł, jeszcze jedna zapowiedź z programu Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli pani pozwoli, jeśli wolno mi zadać jeszcze to pytanie. Archiwa mediów publicznych staną się bezpłatnie dostępne przez internet dla wszystkich płacących abonament. Jak będzie wyglądała realizacja tej zapowiedzi? No to jest coś, czego oczywiście żeśmy nie zrealizowali, ale tego się nie da zrealizować bez naprawy finansów mediów publicznych. To kiedy można się spodziewać realizacji tej zapowiedzi? No zapowiada minister Gliński, wicepremier profesor Piotr Gliński, minister kultury, zapowiada w najbliższym czasie ustawę. I po tej ustawie w jaki sposób te archiwa będą dostępne dla tych, którzy płacą abonament? No to już jest pytanie, no jakie? Techniczne chyba, nie wiem, to trzeba zapytać ludzi, którzy się będą to realizowali. Przede wszystkim muszą media publiczne mieć dostateczną ilość środków finansowych, aby mogły sobie pozwolić na coś takiego. No, bo to dość skomplikowana operacja, jak się domyślam, udostępnienie całych archiwów mediów publicznych dla tych, którzy płacą abonament. No dość skomplikowana, no, to są wyzwania. Wyzwania są to po to, żeby je pokonywać. Uda się w tej kadencji? Ja mam nadzieję. Mam nadzieję, ale to wie pan, no to ja też się martwię i chciałabym, żeby ustawa reformująca finanse mediów publicznych znalazła się w parlamencie jak najszybciej. Elżbieta Kruk, Prawo i Sprawiedliwość, Rada Mediów Narodowych, Sejmowa Komisja Kultury. Bardzo dziękuję za rozmowę. I ja dziękuję bardzo. Miłego wieczoru.